It's just you. Well, times can be tough. No Witam wszystkich, z tej stronykami z encyklopedii Kryptowalut. Wracam dzisiaj do Was z kolejną serią. W poniedziałek wróciliśmy z serią encyklopedii Tokenów. Dzisiaj jest środa i wracam z serią Wielkie starcie kryptowalut. W dzisiejszym pojedynku zmierzy się Waves vs Cardano. Od razu mówię, na początku już pisali na dole, który jest, która z tych kryptowalut jest Waszym faworytem. O moje zdanie oczywiście poznacie pod koniec tego filmu. Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie na końcu lajka like i komentarz. A ja lecę szybko z nagrywaniem dla Was tego filmu, ponieważ dosłownie za godzinkę lecę na turniej pokera organizowany w moim mieście. Także idę sobie trochę pograć w karty. Oczywiście wszystko legalnie, bo jest to legalna liga pokera. Także lecimy z tematem. Obydwie te kryptowaluty zakwalifikowałem do grupy kryptowalut, na których możemy tworzyć smart kontrakty. Oprócz tego, że mają inne funkcjonalności bardzo ciekawe to wrzuciłem je wszystkie do, wrzuciłem te dwie kryptowaluty do worka z m.in. innymi Ethereum, NEO, z Liskiem i z EOSem. Dzisiaj będziemy mieli kolejne dwie kryptowaluty znajdujące się w tej grupie i skwalifikujemy sobie je jakoś w naszym rankingu. Dobrze, także lecimy z porównaniem tych dwóch walut. Na początku, tak jak zawsze, porównałem sobie ilość coinów. Waves, jest to 100 milionów coinów, jest to stała liczba, nie może być ich ani więcej, ani mniej. Jeżeli o Cardano chodzi, to obecnie mamy 26 miliardów coinów, maksymalnie może być 31 miliardów, chociaż widziałem, że jeszcze jest wyższy cap, który wynosi ponad 50 miliardów, natomiast nie wiem w jaki sposób jest on osiągalny. Jeżeli ktoś wie, no to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o protokół konsensusu, wydobywanie, to w stosuje się coś takiego, co się nazywa list proof of stake, a w Cardano jest to proof of stake. W Wave się od razu wam powiem o co chodzi, bo pewnie nie każdy zna, z was taki sposób uzyskiwania konsensusu, jest to mniej więcej taki zwykły proof of stake, gdzie wybieramy sobie jakichś delegatów, natomiast my jeżeli mamy jakąś ilość odpowiednią, natomiast my jeżeli mamy jakąś ilość wavesów, z których nie korzystamy w danym momencie, ponieważ nie wiem, nie chcemy nimi spekulować, kupiliśmy sobie wavesa i czekamy aż jego cena wzrośnie, to możemy wypożyczyć nasze tokeny tym nodom, tym węzłom, i wypożyczenie tych coinów będzie powodowało to, że tamte węzły będą miały ich więcej, będą większy procent dostawało z prowizji za potwierdzenie transakcji, i część z tych prowizji będzie wpadało na nasze konto. Na nasze konto taki pasywny dochód, można by powiedzieć. Także bardzo fajna sprawa. Tu mnie ktoś prosił pod ostatnim filmem, żebym też podrzucał miejsca na CoinMarketCapie w obecnym momencie, w momencie tworzenia tego filmu. Wiadomo, że to się zmienia, no ale to tak jak ta osoba powiedziała, z biegiem czasu, może fajnie pokazać. Jak miejsca tych kryptowalut zmieniały się właśnie na liście, na indeksie? Dlatego, jeżeli chodzi o Wavesa, to w tym momencie jest to 21 miejsce. Jeżeli chodzi o Cardano, jest to miejsce 11, czyli tuż za czołową dziesiątką, także bardzo fajnie. Ilość transakcji na sekundę. W obecnym momencie Waves potrafi obsłużyć od 300 do 400 transakcji na sekundę, czyli no zdecydowanie więcej niż taki Bitcoin czy Ethereum. Informacja, jaką znalazłem na internecie, jest to, że może się wyskolować nawet do 1000 transakcji na sekundę na ten moment. Natomiast, aby bezpodstawnie nie obciążać węzłów, to ta ilość jest zostawiona na razie między 300 a 400, bo, taka, bo takie zapotrzebowanie ma tak naprawdę sieć. Jeżeli chodzi o Cardano, to, do roku, to w roku 2017 było to tylko 15 transakcji na sekundę. Ale natomiast informacja z lutego 2018 roku. Mówi już o 250 transakcjach na sekundę i z biegiem rozwoju Cardano, bo Cardano ma kilka, kilka faz ponazywanych sobie ładnie, powiedzmy, nie wiem, brąz, srebro, złoto, platyna i tak dalej. No to są w tej chyba trzeciej fazie teraz i w tym momencie mogą przeprowadzać 250 transakcji na sekundę, więc całkiem ok liczba porównywalna, właśnie z Wavesem. Jakie główne funkcje mają obydwa te projekty? No oczywiście, na dwóch tych projektach możemy tworzyć smart kontrakty. Cardano ma te smart kontrakty troszkę bardziej rozwinięte, o tym powiem w dalszej części, części tego filmu, gdzie będę omawiał właśnie jak działają smart kontrakty na obydwu tych kryptowalutach. Oprócz tego Waves pozwala nam tworzyć nowe tokeny, czyli tokenizacja jest to naprawdę bardzo prosta sprawa. Pokazywałem to zresztą w filmie o Wavesie, jeżeli nie widzieliście mojego filmu o Wavesie to zapraszam do obejrzenia, wpiszcie sobie encyklopedia kryptowalut, Waves i na pewno Wam od razu wyskoczy ten filmik. Jak tworzymy, te jak tworzymy te nowe kryptowaluty na Wavesie? Potrzebujemy jeden coin Waves, czyli teraz to jest 3 dolary. Wchodzimy w odpowiednią zakładkę na, w oprogramowaniu na platformie Waves, wpisujemy nazwę, wpisujemy ile tych kryptowalut ma być stworzonych, ile miejsc po przecinku, nazywamy tę kryptowalutę. Dajemy klik, stwórz i koniec, i tak naprawdę mamy własną kryptowalutę w przeciągu minuty czy dwóch łącznie nawet z zakupem tych Wavesów. Także bardzo fajna sprawa. Oczywiście obydwie te kryptowolty mają też funkcję płatniczą, czyli możemy nimi normalnie przelewać między możemy je przelewać normalnie między portfelami. Są miejsca w internecie, gdzie możemy płacić nawet tymi dwoma kryptowalutami, także bardzo fajnie. Waves posiada jeszcze bramkę płatniczą dla walut Fiat możemy na tą platformę wpłacać euro i dolary z tego co pamiętam i normalnie zakupywać kryptowalty za waluty fiat, także też spoko. Jeżeli chodzi o Cardano jeszcze, to Cardano jest w ogóle takim dwupoziomowym systemem. Jest pierwszy poziom, jest to tak zwany Settlement Layer. Chodzi tam po prostu o zapis transakcji, tak jak w Bitcoinie. Jest to jedna funkcja, czyli możemy zapisywać transakcje do blockchainu. One są tam przetrzymywane i tyle. I druga jest jeszcze, jest jeszcze drugi poziom, jest to tak zwany Control Layer. Jest to odseparowana część, jeżeli chodzi o smart, od smart kontrakty. Żeby nie obciążać tego jednego poziomu, to podzieli to na dwa, i ten drugi poziom, Control Layer, wykonuje tylko smart kontrakty. On jest tylko odpowiedzialny za tą jedną kwestię. No i, na, no i oczywiście jeszcze jest funkcja tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Dobra, przejdźmy sobie do portali społecznościowych. Jak widzicie, podkreśliłem tu teraz takie bajeranskie kolory, żebyśmy od razu na pierwszy rzut oka widzieli. Która z tych kryptowalut ma większą społeczność? Jak widzimy, w 4 na 5 miejscach w internecie, czyli na Telegramie, Discordzie, Twitterze i Facebooku, przeważa Waves. Akurat na Discordzie mają podobną bardzo ilość. Nie brałem pod uwagę jakichś tam setnych, dziesiętnych części. Na Redditie przeważa Cardano. Nie są to jakieś potężne, nie wiadomo jakie społeczności, ale naprawdę, jeżeli patrzymy sobie na różne inne kryptowaluty, to naprawdę nie jest źle. Dobra, lecimy dalej. No i teraz chwila o tych smart kontraktach. Waves ie wykorzystujemy ich własny język write. Jest to też dość mało popularny język programowania, rozwijany mniej więcej przez Wavesa właśnie i to oni wykorzystują ten język do tworzenia swoich smart kontraktów. Jeżeli chodzi o Cardano i smart kontrakty, to jest to mocniej rozwinięte, bo w Cardano jest coś takiego jak KEVM, To jest ich wirtualna, to jest tak naprawdę wirtualna maszyna Ethereum Classic z dodatkiem K. Te K to oznacza u nich bezpieczeństwo. Tam jest dodatkowa warstwa zabezpieczająca te smart kontrakty, aby nie było takich psikusów jak kiedyś na Ethereum, kiedy tam 60, miliardów, 60 milionów dolarów rozpłynęło się przez to, że programista zrobił no, dziadowski smart kontrakt po prostu. No i jest jeszcze drugi poziom tych smart kontraktów. I ILE to się nazywa. Są to takie smart kontrakty pisane w języku takim potrafiącym się odczytać dla średnio, e, średnio kumatego człowieka. Tak naprawdę e, powinienem ja i wy zrozumieć, co jest w tym smart kontrakcie napisane. Tak naprawdę no i te smart kontrakty oprócz tego, że są pisane w tej pierwszej części w Solidity, czyli w tym języku programowania Itilium, no to jeszcze mają swój własny język programowania. Nazywa się Plutus. Taką sobie nazwę wymyślili. Jeżeli chodzi o cenę, to cena smart kontraktów Cardano jest podobna bardzo jak w Itilium. Jeżeli chodzi o Waves, to cena za smart contract wychodzi jak za zwykłą transakcję plus jest odpowiednio predefiniowana prowizja za wykonanie tej czynności na sieci. Gdzie kupić? Gdzie kupić? Możemy te kryptowaluty. Tutaj nie będę wymieniał, bo to są wszystkie najpopularniejsze, prawie giełdy, czyli Binance, Ubit, OKX, Bitrex. Na tych giełdach możemy obecnie kupić te dwie kryptowaluty. Także widzicie wszystko na ekranie. Gdzie przechowywać je? No to z Waves, Waves możemy przechowywać na Ledgerze, Cardano nie ma jeszcze takiej możliwości. To ma być już od jakiegoś czasu zaimplementowane, tam od końcówki zeszłego roku. Natomiast na dzień tworzenia tego materiału nie ma jeszcze integracji z Ledgerem. Natomiast można go przechowywać na Trezorze Model T, a Wavesa tam się nie da przechowywać. Jeżeli chodzi o portfele desktopowe, no to najpopularniejszym, najlepszym, ja też polecam ten portfel jest jeżeli chodzi o Waves, to Waves Wallet Official. Jeżeli chodzi o Cardano, to jest to Atomic i Deadlus. Webowe portfele Waves Lite Up. Jest to takie rozszerzenie do Chroma, a tak naprawdę nie jestem pewny, ale chyba już było, no bo Chrome tam jakoś blokował te wszystkie programy wtyczkowe, jeżeli chodzi o portfele kryptowalut, z uwagi na cryptojacking, na wykradanie mocy obliczeniowej z naszych komputerów, mniej więcej prze, między innymi przez takie właśnie wtyczki. Dlatego chyba się z tego na razie wstrzymali, z tym wstrzymali. Jeżeli chodzi o Cardano, to jest to portfel Yori. Jeżeli ktoś chce na Paper Wallet przechowywać te dwie kryptowaluty, no to musi sobie wygenerować po prostu seed, zapisać go na kartce na z portfela Dadlus lub z Waves Wallet Official i będzie w pełni bezpieczny. No dobra, no to czas przejść do podsumowania tych walut. Jeżeli chodzi o plusy Wavesa, no to po pierwsze jest to działający produkt. WAVES ma swoją platformę, bo nie wspomniałem jeszcze w ogóle wcześniej, na tym poprzednim ekranie, że WAVES ma zdecentralizowaną giełdę DEX. To jest ich własna giełda, na której możecie handlować nie tylko że Bitcoinem, Ethereum i różnymi innymi kryptowalutami, to jeszcze możecie handlować tymi tokenami, które powstały na ich platformie. W większości przypadków te tokeny mają tak mały wolumen, że nie są dostępne na innych giełdach. Natomiast jeżeli uważacie, że jakiś ten coin ma jakąś wartość i chcecie. Go kupić, no to możecie to zrobić na ich własnej zdecentralizowanej giełdzie. Także jest to na pewno ogromny plus. Kolejnym plusem jest to, że pozwala Waves posiadać taki pasywny dochód, tak jak mówiłem, czyli ten list Proof of Stake. Ma ograniczoną i to niedużą ilość coinów. Posiada już działający mainnet. No oraz już powstało sporo tych innych coinów na ich platformie. To są na pewno plusy Wavesa. Jeżeli chodzi o plusy Cardano. To współpracuje on z firmą Input Output Hong Kong. Jest to firma stworzona przez osoby zaangażowane mocno bardzo w projekt Ethereum. Plus są tam jacyś profesorowie z dużych uniwersytetów z całego świata, którzy odpowiadają za kryptografię. Plusem na pewno jest to, że mają odseparowaną warstwę transakcji i smart kontraktów, tak jak powiedziałem. Tu miałem to dopisać do dwóch tych kryptowalut, że mają dość dużą społeczność, tak jak powiedziałem. A na Kardana jest jeszcze hype, jest taki dość mocny hype. Ludzie bardzo się fascynują tym projektem, jak czytałem po forach. Głównie przez to, że oni chcą być najlepsi we wszystkim. Chcą mieć Piszą oni w ogóle w języku Haskell, który jest no bardzo dobry, ale też bardzo ciężki. I mają niby najlepszych programistów, najlepszych marketingowców, wszystkich najlepszych. No i dlatego ludzie, także bardzo, dlatego ludzie są tak bardzo zahajpowani na ten projekt. Oprócz tego posiadają mainnet, no i mają dość niskie prowizje za przelew, tam w granicy centa czy dwóch. W zależności wszystko od ceny, oczywiście za bajt yy, danych w transakcji, tak? No dobra, ale są też minusy obydwu tych platform. Minusem Wavesa jest na, na pewno to, że yy, ten wygląd ich platformy może trochę odstraszyć osoby, które nie miały kontaktu z innymi podobnymi platformami. Nie jest on jakiś tam mega intuicyjny. Nie mówię, że jest jakiś strasznie ciężki, ale dałem kiedyś tam mojemu znajomemu poklikać na tej platformie. Pamiętam, i nie do końca potrafił się tam połapać. Chyba, że on jest jakiś tam, wiecie, no, nie do końca sprawny. Bardzo niski wolumen jest na tej giełdzie. Strasznie, naprawdę. Ceny są tam potężne. Nie wiem, powiedzmy, mamy Bitcoina po 4000 dolarów, a kolejna oferta kupna jest dopiero 3900, na przykład 100 dolarów różnicy. Straszne te wahania tam są, naprawdę. Oprócz tego, platforma nie posiada dwustopniowego zabezpieczenia. No i w obydwu i w przypadku dwóch tych walut mają ogromną konkurencję, tak jak powiedziałem na początku filmu, Ethereum, Neo, Lisk i tak dalej. Oczywiście to nie są wszystkie projekty, tylko takie najpopularniejsze. Z minusów z minusów Cardano jest jeszcze ten język do smart kontraktów Plutus, no on jest nieprzetestowany. To jest ich język, oni go rozwijają cały czas i tam mogą być buble i tam mogą być problemy związane z bezpieczeństwem. Także no Tutaj te smart kontrakty to wiecie, no, trzeba na niej uważać. Oprócz tego mają potężną ilość coinów. Jest to tak jak mówiłem 20 parę miliardów. Ja osobiście nie do końca lubię takie projekty. Oprócz SaeCoin oczywiście, ale SaeCoin ma Proof Burn zaimplementowany, także te coiny będą się spalać w długim terminie. No i w ogóle tutaj jest news. Ja to znalazłem w internecie, że sam prezes tego projektu, sam founder ma obawy o przyszłość tego projektu. Mówił, że wstaje rano z łóżka i zastanawia się, czy oni są wszystko to w stanie dowieść, bo on przecież tak zwołał najlepszych ludzi, najlepszy marketing, wszystko chce mieć najlepsze i tak dalej. A czy w ogóle jest sens, czy to nie jest za dużo, czy ten projekt się powiedzie i gościu oficjalnie tworzy sobie AMA, czyli Ask Me Anything i prezes firmy dzieli się takimi takimi zagwostkami, takimi informacjami ze społecznością, obawiając się, czy ten projekt, który on w ogóle tworzy, to wypali, nie? No ja bym się tu już mocno tutaj obawiał inwestycji w taki projekt, gdzie sam prezes boi się i mówi oficjalnie o tym, że on w sumie to nie wie, czy to wypali. Oczywiście chce, ale widzi w drużynie, ale widzi w teamie, bo tak napisał, że to chyba za dużo dla niej, że oni chyba nie są do końca w stanie zaimplementować wszystkiego, w terminach, bo przede wszystkim powiedział o terminach, że terminy są bardzo napięte i widzi, że no morale ze swoją mocno spadają przez te wszystkie napięte terminy, i on nie wie, jak to będzie. I to jest główna informacja, która zaniżyła ocenę tego projektu przeze mnie, ale o tym Wam powiem zaraz, bo pierwszą oceną jest ocena projektu Waves: 8,5. 8,5 za to, że mają już działającą platformę, mają działające smart kontrakty, tokeny można przelewać, jest dostępność na wielu giełdach. Prowizje są też dość niskie, natomiast minusy za ten bardzo niski wolumen na, na ich giełdzie minus na pewno za użyteczność tego projektu no bo jak już ktoś ma projekt, no to chcemy, aby on, aby on był dobry ale 8,5 to i tak bardzo wysoka nota zobaczycie zresztą w rankingu. No i Cardano, Cardano jak dla mnie, siódemka. Również to, co oni zaimplementowali w tym stopniu, w jakim to zrobili, już działa, natomiast jest tam wiele. Rzeczy do dorobienia jeszcze, no i tak jak mówię, obawy samego prezesa mnie osobiście dość martwią, dlatego siódemeczka. Proszę was tak jak zawsze, żebyście wy przedstawili swoją ocenę i napisali dlaczego taka, a nie inna ocena, jest to dla mnie ważne. Może nie zwróciłem na jakiś aspekt uwagi, nie jestem żadnym ekspertem ani od Cardana, ani od wave'sa, Zresztą o Cardano niestety nie było na moim kanale filmu jeszcze, może kiedyś będzie, jeżeli oczywiście chcecie. No i ranking przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu Ethereum z 9 punktami, później Waves 8,5, NEO 7,5. Na czwartym miejscu Execfo, Cardano i EOS 7 punktów. No i, kochany, no i kochany przez Polaków Lisk na ostatnim miejscu. Jeżeli chcecie oczywiście, żebym porównał jakieś dwie inne pary kryptowalut, które są z jakiejś jednej grupy, to śmiało piszcie w komentarzach, tak jak zawsze mówię. Na pewno wezmę to pod uwagę. Zresztą Waves i Cardano były wspomniane, pod ostatnimi filmami, dlatego też te dwie waluty ze sobą skonfrontowałem. Dobra, to ja zmykam ogarnąć i lecę na turniej. Życzę powodzenia, na razie!